Chociaż Kate Middleton i książę William to zagorzali fani aktywności na świeżym powietrzu i sportowej rywalizacji, pewne hobby księcia nie znajduje uznania w oczach jego żony. Arystokratka liczy, że następca tronu zdąży zmienić zdanie, zanim ich dzieci również zaczną się nim interesować. Ostatnie miesiące były trudne dla rodziny królewskiej, która starała się uporać z wieloma problemami. Informacje o poważnych chorobach króla Karola III i księżnej Kate wprowadziły ponury nastrój w pałacu Buckingham. W związku z tym król oraz żona następcy tronu na jakiś czas wycofali się z pełnienia obowiązków publicznych. Na szczęście, niedawno księżna Kate ogłosiła, że zakończyła leczenie, co może oznaczać szybki powrót do normalności. Dzięki temu królewska rodzina ma nadzieję, że niebawem znów będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, a brytyjska prasa przestanie skupiać się wyłącznie na stanie zdrowia księżnej. Ostatnio dziennikarze ujawnili zaskakujący sekret dotyczący starszego syna króla Karola III i księżnej Middleton. Mimo że książę William i jego żona, Kate, są znani z miłości do spędzania czasu na świeżym powietrzu i sportowej rywalizacji, ich gusty nie zawsze są zgodne. Okazuje się, że księżna nie podziela mężowskiego zamiłowania do jazdy na motocyklu. William od lat uczestniczy w motocyklowych wycieczkach ze swoimi przyjaciółmi i nie planuje z nich rezygnować. Kate jest jednak zaniepokojona i nie ukrywa swoich obaw. W jednym z wywiadów dla magazynu Elle wyznała, on wciąż jeździ na motocyklu. Zawsze się boję, kiedy na niego wsiada. Mam nadzieję, że uda mi się powstrzymać syna przed pójściem w jego ślady. Czy te obawy skłonią księcia do zmiany sposobów spędzania wolnego czasu? Wydaje się, że William coraz częściej wybiera rower, być może rozumiejąc, że jako ojciec trójki dzieci powinien unikać ryzykownych zachowań.